Nowoczesna kanalizacja to wygoda i komfort. Dzięki zakończonej inwestycji oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu, na którą wydano ponad 300 milionów złotych, mieszkańcy miasta mogą przyłączać się do nowoczesnej kanalizacji. Obowiązek i finansowanie przyłączania spoczywa na właścicielach nieruchomości. Do końca listopada bieżącego roku trwa akcja promocyjna w wałbrzyskich wodociągach. Dzięki niej można przyłączyć się do kanalizacji szybko i tanio. Szczegółowe informacje promocji dostępne są na stronach WZWiK i WPWiK oraz pod numerami telefonów 74 64 88 171 lub 74 64 88 114. Można też odwiedzić Centrum Obsługi Klienta w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 37. Warto skorzystać z kompleksowej usługi, jaką proponują wodociągi. Wystarczy przyjść, zlecić usługę przyłączenia oraz zapytać o duże, bo sięgające aż 30% upusty. Nie zwlekaj. Korzystaj z promocji. Płać mniej i ciesz się nowoczesną kanalizacją. Serwis informacyjny 14 listopada, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. W coraz większą ruinę popada dawny dworzec kolejowy przy ulicy Nowy Świat w Wałbrzychu. Niepilnowany obiekt od dłuższego czasu jest dewastowany przez chuliganów i złodziei złomu. Powstały w 1853 roku budynek dworca jest najstarszym tego typu obiektem w Wałbrzychu. Dla ruchu pasażerskiego dworzec został zamknięty już w 1868 roku, a jako stacja kolejowa zlikwidowany przed 1945 rokiem. Do dzisiaj zachowały się fragmenty peronów osobowych, budynek dworca oraz część parowozowni. Obecny właściciel kupił teren dworca w 2006 roku i chciał uzyskać od konserwatora zabytków zgodę na jego wyburzenie. Nie udało się. Sprawa dotarła aż do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które utrzymało w mocy decyzję konserwatora. Teraz pozostaje pytanie, co dalej z zabytkiem? Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Właściciel się odwoływał. Decyzja została utrzymana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest w tej chwili prawnie chroniony. W niezabezpieczonym budynku nocują bezdomni i grasują chuligani, dewastując wszystko, co jeszcze da się zniszczyć. Przedtem podpalali, nie? Często, nie wiem tam kto. Teraz tam już nie ma się co palić. Tam tylko same ruiny są. Właściciel jest daleko, obiektem się nie interesuje. W związku z tym ludzie tam sobie na dziko pomieszkują i bywają takie akcje agresywne wobec tego obiektu, że jakieś grupy dokonują zniszczeń. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na zniszczone korony murów w wyniku rozbiórek takich dokonywanych przez wandali ucierpiały zwieńczenia murów, pokrycia są dachowe nieszczelne miejscami. Te elementy, kominy na przykład, które się zawaliły na dachy, dociążają stropy, to może grozić zawaleniem się stropów. Opłakany stan dworca został opisany z okazji niedawnej kontroli konserwatora zabytków, podczas której nie pojawił się właściciel. W tej chwili konserwator koresponduje z nim na temat ustaleń kontroli. Kiedy korespondencja się zakończy, może się rozpocząć procedura prawna. Konserwator wyda nakazy, a jeśli właściciel nie zastosuje się do nich, zgłosi sprawę do sądu. Niewykonanie zaleceń konserwatorskich kończy się w sądzie. Sądy wymierzają kary. Oczywiście właściciel będzie się bronił. Trudno tutaj powiedzieć, że jakby kara jest jakaś przewidywalna. Wymierzają sąd. One są bardzo różnej wysokości, po prostu grzywny. Natomiast w wypadku, kiedy obiekt jest zupełnie jakby rujnowany intensywnie, korzystamy jakby z takiej możliwości, że zgłaszamy, że w wyniku działania właściciela obiekt został zupełnie zrujnowany. Wtedy sprawą zajmuje się prokurator. Barbara Nowak-Obelinda zwraca uwagę, że choć dworzec znalazł się poza czteropasmową w tym miejscu ulicą Sikorskiego, należy do śródmieścia, na co wskazuje jego adres, kontynuacja ulicy Nowy Świat. Mógłby być zatem symbolem rozwoju śródmieścia i zarazem ciekawą oprawą jakiejś przyszłej inwestycji. Gdyby go wyremontować, mógłby stanowić takie miejsce zatrzymania, gdzie jadąc nawet tą dwupasmową drogą, gdzieś tam w stronę Golińska, czy Kłodzka, czy gdziekolwiek,
byłby widoczny, gdyby był zrobiony. To dzisiaj nas przyciąga ta ruina, ale wyobrażam sobie, że to mógłby być mały obiekt, super zrobiony, który mógłby jakby interesować ludzi przejeżdżających, co się tam dzieje. Dopóki właściciel nie rozpocznie inwestycji, będzie musiał zająć się zabezpieczeniem samego obiektu, bo wojewódzki konserwator zabytków zapowiada wykorzystanie wszystkich środków prawnych, żeby go ratować. W przyszłym roku na naszym terenie zostanie wyłączony sygnał analogowej telewizji naziemnej. Wiele osób nadal nie wie, co to oznacza i padają ofiarami oszustów, którzy wykorzystują ten fakt i wyłudzają pieniądze. Otrzymaliśmy pocztą elektroniczną wiadomość od jednego z naszych widzów, który pisze, że spotkał ludzi, którzy chodzą po domach i sprzedają dekodery niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Mówią, że przychodzą w związku z ogólnopolską akcją cyfryzacji telewizji. Pytam po co? Dalej mówią, bo już niedługo nie będzie można odbierać programów telewizyjnych. Próbują naciągać starsze osoby na cyfrowe dekodery po zawyżonych cenach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które odpowiada za proces wdrożenia telewizji cyfrowej w Polsce, jest świadome działań oszustów i ostrzega, by nie ufać niepewnym osobom, szczególnie jeśli podają nieprawdziwe informacje. W oświadczeniu na stronie cyfryzacja.gov.pl czytamy: w ostatnim okresie pojawiają się liczne doniesienia prasowe dotyczące tego zjawiska. Nieuczciwi sprzedawcy, aby przekonać do zakupu swojej oferty, informują na przykład, że jeżeli konsument nie kupi oferowanego przez nich dekodera satelitarnej platformy cyfrowej, nie będzie miał dostępu do telewizji. Niektórzy, podając się za przedstawicieli Telewizji Polskiej, wmawiają, że za korzystanie z analogowej telewizji trzeba będzie płacić 10-krotnie wyższy niż obecnie abonament radiowo-telewizyjny. Informacje te są rzecz jasna nieprawdziwe. Ministerstwo przypomina, że do odbioru programów w telewizji naziemnej potrzebny jest nowoczesny telewizor z wbudowanym dekoderem DVB-T MPEG-4 lub specjalna przystawka, tzw. STB, do starszego modelu telewizora. Urządzenia te obecnie można kupić za około 200-250 zł, choć przeglądając oferty sklepów internetowych można natknąć się także na tańsze urządzenia. Niezbędna jest także antena do odbioru sygnału, jednak specjaliści zapewniają, że osoby, które dotychczas bez problemów korzystały z naziemnej telewizji analogowej odbieranej przez antenę, nie muszą jej wymieniać. Oszuści krążący po domach najczęściej oferują przystawki bądź dekodery po znacznie zawyżonych cenach, często również inkasując spore sumy za ich instalację. Straszą, że bez tego niemożliwe będzie oglądanie żadnego programu telewizyjnego. Częściowo jest to kłamstwo, ponieważ osoby korzystające z usług telewizji kablowej nadal będą odbierać sygnał tak jak dotychczas, bez konieczności kupowania nowych telewizorów bądź dekoderów. Cyfryzacja dotyczy wyłącznie użytkowników telewizji analogowej odbieranej z anteny. Proces wyłączenia sygnału analogowego rozpoczął się 7 listopada w województwie lubuskim. W województwie dolnośląskim ma to nastąpić dopiero w lipcu przyszłego roku. Naziemna telewizja cyfrowa pozwoli odbierać więcej kanałów w lepszej jakości obrazu. Podobnie jak dotychczas będzie to odbiór bezpłatny, nie licząc oczywiście obowiązkowego abonamentu RTV. Wszelkie informacje na temat cyfryzacji telewizji naziemnej znaleźć można na stronie cyfryzacja.gov.pl. Przed nami 10 wałbrzyskie fanaberie teatralne. O tym, co zobaczymy przez pierwsze 4 dni, opowie dyrektor artystyczny teatru Sebastian Majewski. Zaczynamy fanaberię spektaklem Maji Kleczewskiej Dziady. Jest to nawiązanie do tego, jak 10 lat temu rozpoczynały się fanaberie. Wtedy fanaberię inaugurował spektakl Lot nad kukułczym gniazdem w reżyserii Maji Kleczewskiej, więc Maja Kleczewska teraz rozpoczyna te 10 jubileuszowe fanaberie. A następnie po spektaklu zaprosimy widzów na wernisaż, który obrazuje te 10 lat wałbrzyskich fanaberii i 10 lat w Wałbrzyskim Teatrze, połączony ze spotkaniem z osobami, które najwięcej o fanaberiach wiedzą i z realizatorami tego spektaklu, który był inauguracyjny, czyli dziadami z Teatru Kochanowskiego w Opolu. Następnego dnia 16, czyli w piątek, zapraszamy na jeden spektakl. Jest to spektakl z Teatru Modrzejewskiej, czyli tak po sąsiedzku mamy spektakle, spektakl Zrozumieć H, który jest bardzo ciekawą propozycją młodego, nagrodzonego na Festiwalu Młodej Reżyserii w Koszalinie twórcy Pawła Palcata. Zrozumieć H jest spektaklem o Henryce Krzywonos. Bardzo konkretnej, dla niektórych kontrowersyjnej, dla innych bardzo popularnej i znanej działaczce opozycyjnej, która z tej opozycji już wyszła, nie boi się mieć swojego zdania i spektakl jest tak naprawdę inspirowany tą postacią i opowiada o życiu Henryki Krzywonos. To
to w piątek o godzinie 19. W sobotę zapraszamy na dwa spektakle w reżyserii Marcina Libera. Można powiedzieć, że to jest dzień Marcina Libera. Jeden spektakl, który jest spektaklem naszego teatru, drugi spektakl, który Marcin Liber zrobił poza Wałbrzychem. O godzinie 17 na scenę kameralną zapraszamy na Aleksandrę Rzecz o Piłsudskim, czyli historię o Aleksandrze Piłsudskiej, drugiej żonie Piłsudskiego, a o 18.30 na dużej scenie zapraszamy na spektakl Marcina Libera z Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze, który nazywa się Trash Story i jest bardzo ciekawą historią opowiadającą o mieście. Mieście, które ma trochę tożsamą historię z Wałbrzychem, więc wydaje mi się, że dla widzów wałbrzyskich będzie to ciekawa rzecz obejrzeć spektakl, który jest o mieście, o jego historii, o ludziach, którzy mieszkali w tym mieście, o historii, która jest tak samo skomplikowana i tak samo trudna jak historia na przykład Wałbrzycha i innych miast na Dolnym Śląsku. I ostatniego dnia w tej pierwszej części fanaberii, ponieważ fanaberie trwają aż do 24, ale teraz mówimy tylko o tej pierwszej części, czyli do niedzieli 18 listopada, zaprosimy też na dwa zdarzenia. Pierwsze zdarzenie o godzinie 16 na scenie kameralnej. Jest to projekcja spektaklu bardzo znanego, spektaklu sprzed kilku lat, Transfer, który opowiada o repatriantach i przesiedleńcach. A o godzinie 19 na dużą scenę zapraszamy na bardzo głośny spektakl. Spektakl, o którym dużo się mówi, który jest również historią o pewnej lokalnej społeczności opowiedzianą w konwencji kryminału. Spektakl mówi opowiadający o Sosnowcu pod tytułem Korzeniec w reżyserii Remika Brzyka na dużej scenie o godzinie 19. Szczególnie bardzo mocno zapraszam na ten spektakl, ponieważ jest to naprawdę spektakl, który mówi o mieście, które jest bardzo podobne do Wałbrzycha. Jeżeli ktoś pogubił się w tych informacjach, zapraszam serdecznie na naszą stronę www.teatr.walbrzych.pl, gdzie są odnośniki, są informacje, są numery telefonów do ludzi, którzy poinformują, zarezerwują bilety, a ja serdecznie Państwa zapraszam. W Wałbrzychu powstaje nowy dom pomocy społecznej. Będzie mieścił się w budynku, gdzie dotychczas siedzibę miała publiczna szkoła podstawowa numer 31. Gdy budynek decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha przestał pełnić funkcję szkoły, wkroczyły do niego firmy budowlane i rozpoczęła się gruntowna przebudowa. Z powodu złego stanu technicznego budynku konieczne było zlecenie dodatkowych robót nieujętych w dokumentacji. W sumie koszt inwestycji wynosi ponad 230 tysięcy złotych. Docelowo budynek zostanie zaadaptowany na dom pomocy społecznej. Ten dom mamy nadzieję zakończyć go do końca przyszłego roku, oddać go do użytku. To jest aż albo tylko 50 miejsc, co w żaden sposób nie rozwiązuje problemów, które to narosły przez ostatnie kilkanaście lat. Przypominam, że Wałbrzych nie dorobił się w ciągu ostatnich 20 lat nic poza jednym domem pomocy społecznej na ulicy Zachodniej, prowadzonym przez siostry zakonne. To nawet nie jest minimum, to jest po prostu poniżej jakichkolwiek potrzeb. Obecnie około 180 Wałbrzyszan przebywa w domach pomocy społecznej, z czego 150 poza miastem. Gmina na ten cel w ubiegłym roku wydała około 4 miliony złotych. Każdego roku kolejne 50 do 70 osób stara się o przyjęcie do ośrodków opieki. My mamy około 400 osób objętych usługami opiekuńczymi w tej chwili w środowisku. Te osoby się starzeją, wymagają wsparcia. Społeczeństwo nam się w ogóle starzeje. Osób w wieku podeszłym jest coraz więcej, także potrzeby są coraz większe, a możliwość ich zapewnienia bez posiadania domu na swoim terenie jest mała. Także bardzo się z tego cieszymy, że taki dom powstanie. Aby sprostać tym potrzebom, gmina planuje oprócz budynku po szkole podstawowej numer 31 zagospodarować na te cele również inne obiekty, głównie pozostałości po zamkniętych szkołach. Wszystkie nasze dostępne budynki, infrastruktura, która uwolniła się po zmianie sieci szkół, będziemy starali się przebudować w domy pomocy społecznej, czy też inaczej ośrodki wsparcia, ośrodki dziennego pobytu dla osób w wieku dojrzałym. Zaczynamy przebudowę tego domu. Za chwilę, pewnie na wiosnę,
będziemy ruszać z budynkiem, najprawdopodobniej drugim to będzie budynek przy ulicy Andersa. Jest na 1 maja ośrodek wsparcia po gimnazjum numer 4. Co do szkoły, co do budynku po szkole numer 12 mamy jeszcze jakby różne koncepcje. One wynikają również z tego, że jest plan zagospodarowania przestrzennego, który powoduje pewne ograniczenia. Zobaczymy. Nowy dom pomocy społecznej na osiedlu górniczym to także nowe miejsca pracy. Będą zatrudnione tutaj oczywiście przede wszystkim opiekunki, które będą opiekowały się, ale oprócz tego pracę znajdzie również pracownik socjalny, psycholog i oczywiście cała struktura organizacyjnego domów pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że trudno to w tej chwili określić, ale będzie to około 40 osób, które znajdą tutaj zatrudnienie. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej podkreśla, że zależy mu przede wszystkim na tym, by wałbrzyszanie mieli możliwość korzystania z opieki na terenie swojego miasta, a gmina dzięki temu nie będzie zmuszona płacić innym samorządom za pobyt naszych mieszkańców, nawet w odległych zakątkach kraju. Miał być most łączący osiedle robotnicze w Jeleniej Górze z ulicą Kilińskiego. Miała też powstać galeria. Obietnice inwestora firmy Park Ridge Retail brzmiały zachęcająco. Problem w tym, że obietnice najprawdopodobniej zostaną jedynie w gestii życzeń. Jest to w związku z tym każdy inwestor, który zdecyduje się budować galerię przy Kilińskiego, będzie przez nas dopingowany do tego, żeby ten układ komunikacyjny przebudować. Tam miały być wyburzone m.in. dwa budynki, które są w tej chwili wykwaterowane. Przy rekultywacji młynówki praktycznie rzecz biorąc, miasto wyegzekwowało od jeszcze wtedy istniejącej firmy i deklarującej budowę galerii, żeby rozpoczęli budowę tego łącznika, zaczynając od mostu na Młynówce, żeby później nie rujnować tego, co zostało zrobione. Więc zostały tam zrobione przyczółki i na tym się skończyło. Więcej prac firma nie przeprowadzała. Teren, na którym miała stanąć galeria, został jedynie ogrodzony. Prócz deklaracji zarządu Park Ridge Retail o budowie centrum handlowego oraz przebudowie ulicy Kilińskiego i przygotowaniu dokumentacji technicznej przedsięwzięcia, od dłuższego czasu nic się tam nie dzieje. Dokumentacja została wyopracowana staraniem inwestora i myślę, że następca tą dokumentację będzie posiadał. Ten inwestor, który Focus miał wybudować, zaczął pracę, zlecił właśnie częściowo wykonanie tego mostu i sfinansował wykonanie przyczółków i tego, co tam w tej chwili widzimy. Jakie więc plany miejscy urzędnicy mają wobec inwestora, który do tej pory nie wywiązał się ze zobowiązań? Są określone zapisy w akcie notarialnym, które miasto podejmie kroki w celu wyegzekwowania kar, które są tam ujawnione. Ponadto zbliża się koniec marca, czyli koniec terminu zagospodarowania, wybudowania obiektu. No i tutaj na pewno też będą wszczęte postępowania co do dalszych losów tutaj tego terenu i w jakim kierunku miasto pójdzie. Do tego czasu pozostało jednak jeszcze kilka miesięcy. Urząd Miasta prowadzi rozmowy z inwestorem dotyczące rozwiązania tej sytuacji. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam jutro na godzinę 17:15. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.